Jak wyglądało spotkanie Pana Jezusa Chrystusa z Radą Najwyższą, gdy Pan Jezus Chrystus stanął przed tą Radą Najwyższą? O tym możemy czytać w Ewangelii Mateusza, 26 rozdział, od 59 do 68 wersetu. Lecz arcykapłani i cała Rada Najwyższa szukali fałszywego świadectwa przeciwko Jezusowi, aby go skazać na śmierć, i nie znaleźli, chociaż przeciwko niemu przychodziło wielu fałszywych świadków. I to widzimy, jak działa świat religii w kontraście do tego, jak należy obchodzić się z Panem Jezusem Chrystusem. Przesłuchanie Pana Jezusa Chrystusa przez Radę Najwyższą samo w sobie było zuchwałe. Grzeszni ludzie oskarżali czystego i sprawiedliwego Pana Jezusa Chrystusa. Stworzenie osądziło i potępiło swojego Stworzyciela, Stwórcę. Tutaj ludzka obłuda i niesprawiedliwość osiągnęła swój szczyt. Tym, co zwieńczyło to całe wydarzenie, jest fakt, że cała ta sytuacja przybrała bardzo pobożny charakter. Pan Jezus Chrystus, pomimo wszystkich fałszywych oskarżeń, milczał aż do momentu, w którym arcykapłan, zaklinając go na Boga, zażądał odpowiedzi. Jako wierny świadek Pan Jezus Chrystus potwierdził fakt, że jest Chrystusem, Synem Boga. Następnie dodał, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego na obłokach nieba. Za to świadectwo został potępiony i skazany na śmierć. Po ogłoszeniu wyroku przez arcykapłana, godni mężowie z Rady Najwyższej dali upust swojej nienawiści. Plując na Pana Jezusa Chrystusa, pokazali swoją pogardę w stosunku do Niego. Swoją brutalność wyrazili w biciu Go pięściami, a poniżenie wymierzając Mu policzki. Wtedy wypełniły się słowa Jeremiasza. Niech siedzi w samotności i milczy, gdy Pan je nań wkłada. Niech przytyka swoje usta do prochu, może jest jeszcze nadzieja. Niech nadstawia policzek temu, kto go bije, niech się nasyca zniewagą. Już 700 lat wcześniej prorok Izajasz mówił w rozdziale 53, wersety od 7 do 9, o tym sądzie. Pokazuje on doskonałość oskarżonego oraz niesprawiedliwość oskarżających. Najpierw przedstawia nam postawę Pana Jezusa. Znęcano się nad Nim, lecz On znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Na brutalność, kłamstwo i złośliwość swoich wrogów Zbawiciel zareagował milczeniem. Pozwolił, by się nad nim znęcano, ponieważ postanowienie Boże musiało się wypełnić. Tym samym objawił swoją cudowną pokorę wobec woli Bożej oraz doskonałe posłuszeństwo aż do samej śmierci. Następnie Izajasz opisuje postępowanie oskarżycieli Pana Jezusa Chrystusa. Z więzienia i sądu zabrano go. Pan Jezus Chrystus został niejako przeprowadzony przez ten niesprawiedliwy sąd. Żydzi od początku mieli zamiar, by Pana zabić. Dlatego chodziło im i tylko o to, aby możliwie jak najszybciej wydać formalny wyrok. Któż o jego losie pomyślał? W obliczu takiej nienawiści Izajasz nie wiedział, jakimi słowami opisać Mesjasza temu niewierzącemu ludowi. Wyrwano go bowiem z krainy żyjących. Żydowska Rada Najwyższa posiadała moc sprawczą i dlatego głównie ona była odpowiedzialna za ukrzyżowanie Pana. Pomimo, że to rzymscy żołnierze dokonali samej egzekucji. Dlatego Piotr później oskarżył przedstawicieli Sanhedrynu,
że to oni zamordowali Pana Jezusa Chrystusa, zgadzając się z tym, Szczepan nazywa ich przestępcami i mordercami. Za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. Oskarżenie i osądzenie Pana Jezusa jest największym występkiem w dobitnym tego słowa znaczeniu. Jest największym grzechem, którego dokonało stworzenie wobec własnego Stwórcy. To lud izraelski został obarczony winą za odrzucenie i ukrzyżowanie Pana Jezusa Chrystusa.